Od kilku miesięcy woda wycieka spod ziemi na ulicy Wrocławskiej. Kilka firm skapitulowało przy próbach naprawy uszkodzonego rurociągu, aż w końcu wodociągi Wałbrzych znalazły na to szybki i tani sposób, choć wypracowanie rozwiązania trwało bardzo długo. Tego wycieku nie da się przeoczyć. Woda wybija spod chodnika w okolicy nowej restauracji McDonald's na Szczawienku i płynie szerokim strumieniem przez chodnik na ulicy Wrocławskiej, by wpaść do kanalizacji. Wodociągi zdiagnozowały problem i okazało się, że uszkodzeniu uległa główna rura doprowadzająca wodę do Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Wyciek, który ma miejsce tam, to awaria, która do tej pory nie miała miejsca w historii naszych wodociągów, a przynajmniej nikt nie pamięta takiej awarii o takim stopniu skomplikowania inżynieryjnym czy technicznym. Ta awaria jest skomplikowana po pierwsze dlatego, że jest ona na głównym rurociągu magistralnym zasilającym Wałbrzyską strefę ekonomiczną. Wszystkie te przedsiębiorstwa korzystają właśnie z tej wody, a część z tych przedsiębiorstw wykorzystuje bezpośrednio tą wodę do zasilania swoich procesów technologicznych. I czasookres, jaki mamy na usunięcie tej awarii, jest ograniczony do kilkunastu godzin, ponieważ w dłuższym okresie czasu można byłoby zachwiać procesem produkcyjnym tych zakładów, co za tym idzie narazić je na duże straty finansowe związane z brakiem wody. Uszkodzony odcinek wodociągu przebiega pod ulicą Wrocławską w pobliżu bardzo ruchliwego skrzyżowania z ulicami Uczniowską i De Gaulle'a. Z tego też wynika kolejna trudność techniczna, bo wodociągi nie mogą prowadzić tu prac odkrywkowych. Rura znajduje się także na sporej głębokości, więc prace musiałyby trwać wiele tygodni i doprowadziłoby to do zniszczenia stosunkowo nowej nawierzchni i wymagałoby zamknięcia drogi na dłuższy czas. W ramach poszukiwań najlepszej metody na usunięcie awarii kontaktowano się z wieloma specjalistycznymi firmami, ale ostatecznie żadna nie chciała podjąć się tego zadania. Odwiedziło nas sześć firm, które zajmują się technologiami bezwykopowymi. Sam z kilkoma rozmawiałem bezpośrednio, zanim tutaj przyjechali. Powstały dwa projekty budowlane, w jaki sposób to wykonać. I po głębokich analizach przeprowadzonych przez inżynierów z tych firm dochodzili do wniosku, że się nie podejmą tej pracy ze względu na stopień skomplikowania. Jedyną firmą, którą nam się udało znaleźć, jest to firma, która zajmuje się wiercaniem tuneli w skałach i mikrotunelingów podziemnych, takich quasi już górniczych. Tam też również do tej pracy powstał projekt i projekt zakładał prace, które potrwają około miesiąca czasu, wiertnicze i posadowienie nowego wodociągu. Niestety zakres pracy tych przygotowawczych przekracza możliwości w terenie, aby je wykonać, ponieważ wykopy musiały być, a przynajmniej ten startowy, głębokości 8 metrów, szerokości 8 metrów i długości 26 metrów. Nie ma tam po prostu takiego miejsca w tej zabudowie urbanistycznej miasta, żeby coś takiego wykonać. Ponadto też cena, która była liczona już w milionach złotych, kilku milionach złotych, przerastała nasze możliwości finansowe. Po kilku miesiącach analiz udało się jednak wypracować pomysł, który nie dość, że ma największe szanse powodzenia, to jeszcze będzie mało uciążliwy dla otoczenia, do tego relatywnie tani, bo wykonaniem prac zajmą się ekipy techniczne Wałbrzyskich Wodociągów, a nie firma zewnętrzna. Pierwsze prace już się dzisiaj rozpoczęły, mające na celu sprawdzenie nawodnienia tego terenu poprzez nabijanie w tym tygodniu igłofiltrów, które miały pokazać, w jakim stopniu jest teren nawodniony. Wyciek jest zlokalizowany, co nie powiedziałem na początku, w samym środku osi jezdni. Tam jest taki pas zieleni. I tam największe są szumy, koloracyjnie to zostało sprawdzone wielokrotnie. Tam się wydostaje stamtąd ta woda, tam jest ten przeciek. Natomiast rura nasza jest posadowiona w rurze osłonowej i bezpośrednio nie wycieka w miejscu wycieku, tylko płynie tą rurą osłonową i wydostaje się dzisiaj, jak Państwo widzieliście, w okolicach chodnika po tej stronie, co właśnie hurtownia elektryczna. Prace będą przebiegały następująco. Zostaną wykonane dwa wykopy po jednej stronie ulicy i po drugiej. Wykopy będą zajmować obszar całości chodnika, ścieżki rowerowej, po drugiej stronie całości chodnika. Następnie zostanie zamknięty dopływ wody, opróżniony zostanie wodociąg. Jednocześnie będzie z dwóch stron przez dwie równolegle pracujące brygady wycinany, wypompowywana woda, aby szybciej nie tylko grawitacyjnie spłynęła z naszego wodociągu, ale również była wypompowywana przez pompy. Po osuszeniu tego wodociągu, jego podstawowym przeczyszczeniu, takie przeczyszczenie będzie miało miejsce,
jesteśmy gotowi na czyszczenie mechanicznie takimi szyszkami, które się ciągnie, lub też hydrodynamiczne, czyli poprzez nasze samochody specjalistyczne pod dużym ciśnieniem wody będziemy go oczyszczać. Następnie już dzisiaj rurę, którą mamy przygotowaną, a którą nie było łatwo zdobyć, tak notabene, włożymy w ten stary wodociąg, pomniejszając jego niewielki sposób średnicę. Dzisiaj on ma po zewnętrznym obszarze 500, Fi 500, tak, czyli pół metra, będzie miał po wewnętrznym 380. Czyli niewiele się średnica zmieni, nie wpłynie to na dostawy wody, ich ciągłość, ilość na strefę, która jest podawana. I tak zostanie duża nadwyżka dla kolejnych ewentualnych inwestycji na terenie strefy, żebyśmy mogli je zasilić. Koszt tych prac oszacowano na około 80 tysięcy złotych. To o wiele mniej niż proponowane przez jedną z firm zewnętrznych kilka milionów. Prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Wykopy główne mają zacząć się za około tydzień i potrwać około 7 dni. Do zamknięcia wodociągu i właściwych prac naprawczych dojdzie prawdopodobnie w weekend 2-3 grudnia, kiedy zapotrzebowanie na wodę w fabrykach będzie mniejsze. Prace nie powinny być uciążliwe dla ruchu drogowego, natomiast na czas wykopów nie będzie przejścia chodnikami ani ścieżką rowerową. Thank you.